Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dyżurni Straży Miejskiej otrzymują w ciągu całego roku zgłoszenia dotyczące rowerzystów, którzy naruszają przepisy prawa o ruchu drogowym. To jest jazda po chodniku, która zdecydowanie przeszkadza pieszym. To jest przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Mamy do czynienia z sytuacjami, w których rowerzyści poruszają się w odwrotnym kierunku, czyli jadą pod prąd. Dlatego patrole są wysyłane w te miejsca wskazywane przez krakowian, ale też prewencyjnie kontrolują strażnicy miejscy, ciągi rowerowe, różne newralgiczne skrzyżowania, na których najczęściej dochodzi do niepokojących zdarzeń. Dlaczego pani przejeżdża po przejściach dla pieszych? Bo przychodzą piesi i tak się zatrzymują auta i jest szybciej. Jest szybciej. Tylko jak jest bezpiecznie. Naprawdę. Tylko jak jest bezpiecznie, nigdy tak? Nigdy nie robię niczego. Tutaj jest bezpiecznie, tak? Jak idą piesi, to i tak się auta zatrzymują. Nigdy nie wyjeżdżam przed maskę, tylko czekam i... Mhm. A wie pani, dla kogo jest przejście dla pieszych? Dla pieszych. Za takie wykroczenie przewidziana kara to jest 100 zł. No właśnie, to jeżdżenie po przejściach dla pieszych. Niestety, absolutna reguła wśród rowerzystów. Niedozwolone. Zabrania się jazdy wzdłuż przejścia dla pieszych wszystkim. Dotyczy to również rowerzystów. Dlaczego pan przejeżdża po przejściu dla pieszych? Przyznam szczerze, przyjechałem, bo nic nie jechało i nie było pieszego. I tak sobie pomyślałem, że przejadę. Niestety nie można. Nawet w przypadku dziecka w wieku do lat 10, które możemy konwojować na chodniku i wtedy już możemy jechać obok takiego dziecka chodnikiem, oczywiście ustępując miejsca pieszym. W przypadku, jeżeli będzie trzeba przejechać na drugi chodnik, musimy przeprowadzić rower przez przejścia dla pieszych, a nie jeździmy. Dlaczego pan przejeżdża po przejściu dla pieszych? Już panu tłumaczę, spieszy się do lekarza. Te tłumaczenia oczywiście są śmieszne, spieszyło mi się, ja tak tylko wyjątkowo. Powiecie państwo, że ja się czepiam, że to nie jest przecież takie bardzo istotne. Jest istotne, a szczególnie niebezpieczne, jeżeli uzurpujemy sobie prawo do pierwszeństwa. Mówimy, przecież było zielone światło. Wjeżdżamy zaskakując kierowców, jedziemy roztrącając pieszych. To jest zrobione, bo to jest ścieżka rowerowa, wie pan? Mhm. I nie ma tego, nie ma bosu, nie ma tego ciągu. A dlaczego nie ma? Jak pan myśli? Przepuszczalnie może przez tramwaje. Tak? Dokładnie. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na te krzaki przed przejściem dla pieszych. Rowerzyści czasami zachowują się, jak gdyby nic im się nigdy stać nie mogło. Nie ma żadnej widoczności, a oni jadą. Spieszą się. Pędzą. Niektórzy oczywiście jeżdżą powoli, ale nie znaczy, że zwalni ich to od przestrzegania przepisu. No jak tak sobie pani przejechała? A co źle przyjechałam? No wiem, że, no, wiem, że powinnam zejść. Przejść przez przejście, tak o to chodziło? No dlaczego pani tego nie robi? No bo to czas, wie pan, po prostu o to chodzi. Wstyd mi nawet, że mam prawo jazdy i wiem, że zrobiłam źle po prostu. Gdzie się pani tak spieszy? Postaram się jednak na przyszłość przechodzić przez przejście. Ale powiem panu tak, jak się jeździ dużo na rowerze, naprawdę są utrudnienia. To jest tak, jedzie pan ulicą, to mało pana nie przejadą. Jedzie pan drogą rowerową, to panu pieszy się ciągle zachodzą. Ciężko się na rowerze poruszać. I dlatego pani jeździ po chodniku, nie, pod prąd, tak? Nie, to po chodnikach normalnie staram się nie jeździć. Wolę jechać ulicą, chyba że jadę z dzieckiem. Jeżeli jadę z dzieckiem, jadę po chodniku, przyznaję uczciwie, bo niestety no, dla bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o jazdę po chodniku. Jazda po chodniku jest dozwolona wyjątkowo. Jest dozwolona wtedy, kiedy na jezdni prędkość w obszarze zabudowanym podniesiona jest, czyli nie ma 50 km na godzinę, tylko mogą kierowcy jechać szybciej, na przykład 60, 70, 80 na godzinę. Wtedy rowerzysta, jeżeli ten chodnik jest odpowiednio szeroki, może jechać chodnikiem. Przy czym na chodniku pamiętajmy, ustępujemy miejsca pieszym, czyli jedziemy z prędkością dostosowaną do ruchu pieszych. Jeżeli jadę po chodniku, naprawdę jadę tak wolno, że nigdy w życiu w nikogo nie wjechałam. Poza tym nawet jeżeli to nawet dzwonię, ostrzegam czy coś, nie robię takich numerów jak niektórzy, że po prostu śmigną koło. Tylko, że chodnik jest przeznaczony do ruchu pieszego. Nigdy w miejscach jakichś, gdzie jest dużo ludzi, nie jeżdżę szybko. Sama mam dziecko i wiem na przykład, jak się zachowują dzieci. Nigdy nie przejeżdżam na przykład koło dziecka, co robią, wielu rowerzystów robi definitywnie. Idę z moim dzieckiem, a on przejeżdża mi koło dziecka albo między mną
miała dzieckiem. Tak robią, ja tak nigdy nie robię. Właśnie się później boimy z dziećmi chodzić po tym chodniku. Kilka razy było tak, że to śmignął koło mnie, gdybym zrobiła centymetr w bok, to po prostu bym mi zgniótł praktycznie. Kiedy jeszcze rowerzysta może jechać po chodniku? A no jeszcze tylko w dwóch przypadkach. No jeżeli właśnie konwojuje dziecko, jedzie obok dziecka, które nie ma karty rowerowej, które nie może inaczej się poruszać jak tylko po chodniku, czyli chodzi o dziecko w wieku do lat 10, bądź są ekstremalnie złe warunki atmosferyczne. Ekstremalnie, czyli nie jakiś tam deszczyk, tylko ulewa, gołoleć, śnieżyca, gęsta mgła. W tych tylko wyjątkowych warunkach jeździmy po chodniku. Poza tym jeździmy jezdnią. I pamiętajcie o obowiązku korzystania z infrastruktury rowerowej, która została stworzona. To wszystko są te podstawowe zasady, które należy stosować, które musimy stosować. Strażnicy obserwują ruch rowerowy w Krakowie i z roku na rok uważają, że ta świadomość przepisów jest wśród rowerzystów coraz większa i to nas ogromnie cieszy. Natomiast jest jeszcze wciąż grupa tych użytkowników, tych rowerzystów, którzy niestety za nic mają przepisy, którzy nie liczą się z pieszymi, nie liczą się z użytkownikami samochodów. No i tu na tej linii dochodzi do najczęstszych konfliktów. Wie pan, dlaczego pana zatrzymuje? Nie mam zielonego. Niestety jest zabronione jeżdżenie wzdłuż po chodniku. Oficjalnie podać jakąś informację na nowo w mediach, żeby nie jeździć po chodnikach, bo to jest karalne. Ja się zastosuję, tylko niech ktoś mi to powie. Proszę pana, w ustawie o ruchu drogowym jest wszystko napisane. Nie mam to czasu. Przecież to jest jakiś absurd. Zamiast robić poważne rzeczy, to państwo zatrzymują rowerzystów, którzy jadą i pracują i coś robią, a pan nie zatrzymuje. Ja będę głosował, żeby państwa zlikwidowali, naprawdę, bo to dla mnie jest jakiś absurd. Mam nadzieję, że pan straci pracę, naprawdę. Niech pan sobie znajdzie taką poważną pracę. To pan traktuje ludzi z szacunkiem, proszę pana. Ja jadę do pracy, ja pracuję. Ja płacę podatki w tym mieście, a pan mnie zatrzymuje, bo nie wiedziałem, że nie można jeździć chodnikiem i pan mi jakimś kodeksem leci. Nie, to jest jakiś absurd. Bardzo liczymy na to jako Straż Miejska Miasta Krakowa, że te nasze apele, ta nasza edukacja, te nasze w cudzysłowie spotkania z rowerzystami na krakowskich ulicach doprowadzą do tego, że będziemy szanować się na drodze. Bardziej bezpieczne ulice to jest nasz cel. Porusza się pani po części przeznaczonej do ruchu pieszego. No właśnie dlatego tutaj mieszkańcy proszą, żebyśmy tutaj wpłynęli na tych rowerzystów, żeby jednak korzystali albo z jezdni, albo po prostu tutaj spacerowali z tym rowerem, ale nie jeździli. Ale dlaczego nie? Ja się nie zgadzam. Nie było żadnego ani informacji, że tutaj nie można jeździć, ani nie ma zakazu. Nie ma mowy, nie. Oczywiście, gdyby była informacja na przykład, że nie można, ale niech mi pan powie, gdzie taka informacja jest w ogóle, że nie możemy jeździć po tego typu miejscach. W przepisach o ruchu drogowym. Ale przecież wszędzie zawsze się jeździ na rowerach. No co pan mówi, no? Pan może mi zwrócić uwagę na to, ja mogę, no teraz wiem, że tak jest, że nie mogę jeździć. Ale pierwszy raz słyszę o tym, że na alejce Grodgera nie mogę jechać tędy. Chcę informacji na ten temat, jest jakiejś kampanii, nie wiem, róbmy coś, a nie można w ten sposób człowieka, obywatela traktować, nie zgadzam się na to. Proszę państwa, znak nakazu ruchu pieszych, droga tylko dla pieszych, dla pieszych. I jedziemy. I jak pani może powiedzieć nam, że tutaj trzeba doznakować, coś trzeba napisać, powiedzieć w mediach, co trzeba więcej? Jest znak. Droga dla pieszych, czyli nie dla rowerów, jedynie dla pieszych. Proste? Witam, Straż Miejska, referat ruchu drogowego. Wie pan, dlaczego pana zatrzymuje? Znaczy, rozumiem, no, jest jedna kierunkowa. Jest znak B2. Zakaz wjazdu. Tak, tylko jestem rowerem, więc to jest trochę różnica. Tak? Znaczy nie stwarzam zagrożenia płynności ruchu, bo mogę sobie zjechać jakiś samochód. Czyli można wjeżdżać i nie stosować się do tego znaku czerwony z białym paskiem, tak? Znaczy, jeśli jadę samochodem, to nie wjeżdżą. A rowerem można. No jest mniejsza szkodliwość. Proszę pana, niech pan nie żartuje. O proszę bardzo, popatrzcie państwo, czym kończy się taka jazda? Gdzie ten rowerzysta ma się zmieścić? A pan gdzie się wybrał? Nie ma miejsca, żeby rowerzystę puścić. Są poparkowane samochody, a rowerzysta się pcha. Albo powie nie, to ja się wtedy usunę. Ciekawym gdzie. Raz jest miejsce, żeby się usunąć, raz go nie ma. Tutaj jest mandat do 500 zł. W dniu dzisiejszym 100 zł. Mam nadzieję, że ten program ostatecznie da do myślenia rowerzystom i że rowerzyści zdyscyplinują się. Wreszcie się zdyscyplinują.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.